For 1 minute and a half, Mr. Kuzmiuk. Bardzo, panie przewodniczący, pani komisarz, zabierając głos w tej debacie dotyczącej przygotowania 11. konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w Buenos Aires, chcę podkreślić, że to właśnie rolnictwo powinno być centralnym elementem deklaracji, która zostanie na niej podjęta. Moim zdaniem przyszłe zobowiązania unijne w ramach WTO nie powinny wymuszać zmiany obecnych mechanizmów wsparcia europejskich rolników i rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej. Zobowiązania te powinny także pozostawiać niezbędny margines swobody do kształtowania aktualnej WPR również w przyszłości, w tym także możliwości stosowania instrumentów klasyfikowanych obecnie do tak zwanej bursztynowej skrzynki, a więc wsparcia zakłócającego handel międzynarodowy. Europejskie rolnictwo zapewnia do tej pory skuteczne bezpieczeństwo żywnościowe Europejczykom i dopiero gwałtowne zawirowania na niektórych rynkach rolnych unaoczniają nam, jak kształtowałyby się ceny żywności, gdy zaczyna brakować niektórych produktów, jak obecnie w sytuacji na rynku masła czy jaj kurzych. Dziękuję bardzo. Thank you. Now 1 minute for Mrs. Shaki, please. Thank you, President, Commissioner, colleagues. This debate could not come more timely. While the EU continues, and we should pursue an ambitious trade agenda with global rules, other parts of the world are also moving on.